Norbert Rosenbeiger, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba jestem jedynym, który wymienia prawidłowo, poza Mateuszem Borkiem, twoje nazwisko. Prawdopodobnie tak. No. Norbert, dzisiaj gala One Fist. Twoja zawodniczka dzisiaj walczyła. Zofia Iracka, tak? Magda Iracka, Zośka. Pseudonim. Tak jest, no. Kurczę, duża dysproporcja jednak warunków fizycznych chyba też miała przewaga, znaczenie. Tak, przewaga wzrostu, zasięgu ramion, no i wagi też, no nie oszukujmy się, przeciwniczka była cięższa chyba o 5 czy 6 kilo, nie? Także tutaj no robi to, w każdej wadze ciosy ważą. Także czy to jest 55 czy 105 kilo, te ciosy na swoją wagę ważą, no i Magda się dzisiaj o tym przekonała. No i przeciwniczka wykorzystała zasięg rok, miała sposób po prostu, no Magda fajnie starała się pracować, unikać, no ale no jak już chciała je uderzyć, tamta już była na odchyleniu, nie? No te parę centymetrów zasięgu rąk jednak po prostu zrobiło tutaj robotę. Słuchaj, to miał być taki, przewrotnie zapytam, prezent na Dzień Kobiet, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. Nie, to Magdy pomysł, Magda sama tutaj sobie to garnęła. Ja do jej walk nic się nie wtrącam, ewentualnie tylko pomagam jak mogę. Co myślisz o takiej formule ogólnie? Coś nowego, no każdy podchodzi do różnych rzeczy w ten lub inny sposób, prawda? Tak jak niektórzy ludzie strasznie krytykują walki na gołe pięści, niektórzy kiedyś na początku jak chodziło MMA, strasznie krytykowali MMA, że co to będzie, co to ma być za sport i tak dalej. Proszę bardzo, przyciągało po tysiące kibiców na areny, tak? Wypełniałe hale były po brzegi. Tak miejmy nadzieję, że walki na gołe pięści i tego typu sporty przyciągną rzesze fanów, tak? Byle nie, oby nie frikowe gale. No, takie dzisiaj mamy czasy, że ludzie chcą frików i trudno się dziwić ludziom, bo chcą widzieć tych nieumiejących się bić, jak się biją. No dobrze, tylko tak, ktoś, kto się nie umie bić, zacznie trenować miesiąc, robi z siebie sportowca. Prawda? No i prawdziwi sportowcy, którzy oddali naprawdę całe życie temu, nie będę wymieniał, ale ikony naprawdę u nas i z KSW i z innych sportów walki, czy z boksu, czy z kickboxingu, cierpią na tym, tak? Ponieważ oni, ludzie chcą ich oglądać, tą patologię i oni właśnie nazywają się zawodnikami po tym, jak odstawi piwo na miesiąc czasu, idzie na treningi, ledwo co przetrwa tą walkę i on dostaje za to grube siano. A zawodnik, który spędza cały dzień na sali treningowej, dwa razy dziennie trenuje, szykuje się do walki, dostaje marne grosze. No i to jest fajne. Co do gaż, nie będę dyskutował, bo to organizatorzy płacą, ale zabawię się w adwokata diabła. Czy to nie jest też częściowo tak, że oni idą na przykład do sportu i zostawiają część swoich zajęć, które przynoszą im krocie czasami, jeśli chodzi o zyski finansowe wielu youtuberów, wielu instagramerów, influencerów ogólnie, którzy gdzieś tam porzucają swoje zajęcia na rzecz trenowania, tak jak powiedziałeś, być może przez miesiąc, być może dłużej, bo znamy przykłady, gdzie dziewczyny, powiedziałbym niektóre niewiasty, upadły się, prostowały poprzez sport. Nie, no dokładnie tak, ja nikomu nie ujmuję, ani nic takiego, tak, niech sobie trenuje jak najbardziej, tylko niech po prostu jak już wchodzą w coś, to już niech to wejdą, niech to poczują, a nie wyjdą i mają tlenu na minutę czasu, nie, no bo to jest żenujące, tak, jest takich gwiazd naprawdę dużo, a jeżeli kogoś sport odciąga od tego komputera, od tego YouTube'a i tak dalej, to jak najbardziej na plus, ja do tego nic nie mam, niech oni zarabiają jak najwięcej, tylko też niech właśnie włodarze docenią prawdziwych sportowców, niech też płacą, niech ludzie też interesują się sportem, a nie, że jeden YouTuber, który ma milion subskrybentów, da po ryju drugiemu YouTuberowi, no i co, no to jest fajne, że patrzy się na kogoś, kto się nie umie bić, czy lepiej popatrzeć na sport techniczny, gdzie jest po prostu ktoś zostawia całe serce, charakter w walce, w ringu, w klatce. No, każdy patrzy na to, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Jak to się mówi, nie? Ale dzisiaj nie można odmówić i Magdzie, i jej rywalce. Weronika też, obie pokazały tutaj charakter. Trzeba przyznać, że to naprawdę była walka z charakterem. Tak, dokładnie. No Magda akurat jest charakterna. No, pokazała to już kilka razy w walkach, jak walczyła na The War. No i przeciwniczka zadebiutowała, no też pokazała, jak to się mówi, no, charakter, tak to powiedzmy. I charakterek, tak. Magda też jak najbardziej, no mimo dysproporcji fizycznej wyszła do walki i zawalczyła, dała z siebie wszystko.
No i po prostu nie było sensu dalej tego kontynuować, już były rozbicia. No nie chcieliśmy po prostu urazów takich twardszych, prawda? Norbert, a co się dzieje u takiego pana znanego na mobu, którego wszyscy kibice kojarzą z pseudonimu Loduwa? Jeszcze raz? Co się dzieje w życiu takiego pana, którego kojarzymy i ty i ja? Przewrotnie pytam, żartuję. Słuchaj, jakie są plany twoje i kiedy ciebie zobaczymy? No teraz 2 kwietnia walczę w Anglii o zawodowe mistrzostwo Europy na gołe pięści. Jakiej organizacji? Spartan Cage Wars. I później mam nadzieję, że Gromda. To jest kategoria wagowa? Jak to wygląda? Waga ciężka, open, tak? Waga ciężka, tak, heavyweight. Z kim walczysz? Francis Killa Gorilla. Nie powiem ci, wiesz? Bokser? Nie, bokser. Pięściarz. Nie obawiasz się? A czego się obawiać? Wychodzimy i walczymy, tak? A kiedy polscy kibice ciebie zobaczą? Mam nadzieję, że na następnej Gromdzie. Nie na tej teraz, to będzie w marcu, tylko na następnej. Super fight? Jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałeś wcześniej, kiedyś rozmawialiśmy, że jednak turnieje są bardzo wyczerpujące. Jeszcze myślisz o turnieju, czy raczej celujesz już właśnie w super fight? Na razie o żadnych turniejach nie myślę. Super fight, ewentualnie tyle. Ja już mam swoje lata, już ręce też mam porozbijane. No jednak naprawdę, to trzeba mieć też szczęście w losowaniu na tych turniejach po prostu, albo po prostu wjechać, uderzyć rasa porządnie i jak najszybciej skończyć walkę. No ja lubię się bić. Ja mam długie walki, no oprócz kapu, którego pozdrawiam serdecznie, no to moje wszystkie walki, no to tak czwarta runda i w górę, nie? Stara gwardia wraca na 8. Ciebie tylko tam nie ma. Oj tak, wraca, no mocne zestawienie, naprawdę bardzo fajny turniej się szykuje. I nowi, jak to się mówi, którzy wchodzą dopiero do ringu Gromdy. No i stara gwardia, starzy wyjadacze, nie? Także naprawdę jestem bardzo ciekawy. Nie pytajcie mnie, kto wygra. Nie, no jasne, dyplomatycznie trzeba gdzieś zawsze, bo są te przyjaźnie i tak dalej, one się nawiązują. Nie będę pytał, ale gdyby tobie złożono propozycję na One Fist, wchodzisz w to? Nie. Nie chcesz, tak? Nie. A jak nie. Ci się podobały te walki, które zobaczyłeś teraz? Nie, no fajne, no jest to na pewno widowisko sportowe, prawda? Dla młodych? Słucham? Dla młodych takich młodzieży? Dlaczego dla młodych? Tu każdy może spróbować. Do tej pory z tego, co widzieliśmy, to wszyscy tacy tam 21, 22 lata. Nie, niekoniecznie, tam chyba 28, 30 lat też tam ze dwóch zawodników miało. No później, tak, bo ma walczyć. Tak. Ja mówię o całej karcie, tak, walk, także... To nie ma, że to jest tylko i wyłącznie dla młodych, tak? No, każdy robi to, co lubi. Także jeżeli ktoś chce się sprawdzić w takiej formule, to jak najbardziej, tak? No mnie to nie interesuje, ja wolę jednak te gołe pięści i przy tym zostaję. W takim razie tak, powodzenia w Anglii, trzymamy kciuki bardzo mocno, czekamy na powrót na Gromdę 9. No i co, mam nadzieję, że jakieś dobre super fajty, dobre walki, no bo toczyłeś takie walki, mam nadzieję, że ten charakter twój i to, ta widowiskowość będzie utrzymana. Na pewno tak, to mogę zagwarantować i nawet o wiele więcej. I Magdzie, o pseudonimie Zośka, życzymy powrotu szczęśliwego do kolejnych walk. To jak na pewno, to jak najbardziej, no i zobaczycie jeszcze pewnie nie raz tak samo. A jesteśmy po walce Magdy Irackiej, podsumowanie słyszeliście o Gromdzie, gala One Fist, bardzo dziękujemy, Norbert Rosenbeiger. Dziękuję serdecznie.